Miejsce szóste, Robert Skidziński. Miejsce piąte, Grzegorz Joka. Miejsce czwarte, Krystian Zięba. I teraz miejsce na podium. Trzecie, Szymon Zmora. Kategoria do 90, Opel. Wyłączył Dominik Ksiński. I zwycięstwa klasowali do 90 kg. Paweł Piąte, dokładnie. I czwarte, Łukasz Kraj. Dziś już będzie zera. Miejsce trzecie, Kamil Kuszewski. Krystian Orliński. Zapraszamy. Jebem. Tam ten gość też nie walczy. I zwycięzca kategorii do 50. Opel. A jest Marcin Gołębiewski. Quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel co ty jeszcze mam taką łaskę, że się buja, że jak gościu taki w ogóle taki wiesz przygotowania. Łapie chyba z 55, on się położył dwa razy, podniósł na 170, mówi, że chłopie, jak to robisz, że to jest taka wąska, że można się zaślizgnąć. Jestem ciężarem, jak się zaślizgnąć, to jest już problem. Zaraz startujemy. I w drogę. No to zbieramy się do wyjazdu. Jesteśmy jeszcze w Namysłowie. Jak tam Krychu? Stresik powoli już. Lekko łapie. Tak. Ładujemy baterię. I w trasę, no parę godzin przed nami jeszcze trasy. Żegnaj Namysłów. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj z medalami. Oby. Do zobaczenia. Hej. Kiedy mamy wiosnę? Jakoś teraz, nie? Lecimy. Grzesiu, machaj. Jak tam Grychu się jedzie? Jeszcze cali. Ekipa już siedzi. W końcu dojechaliśmy. Patrzcie, jak to wygląda. Kategoria Open do 90 milionów. Miejsce szóste, Marcin Bernacki. Zapraszamy. Marcin Bernacki, miejsce szóste. Miejsce piąte, Przemysław Kaczyński. So I would like to ask my girlfriend, as she will always be my first place, of
takie rzeczy. No Krychu, które twoje? Które zabieramy? Które bierzemy? Do której chcesz? Wybieram. Daliki fajne. Dobra. Noweczka. Siany. Krzysiu, w szpitalu chciałeś siedzieć. Śniadanko. Krychu, jak po wadze? Ile tam masz? 4,6. No to ładnie. Zapas jest, nie? Na 110. Chyba dużo grosza. Grzech. W UX-ie będziesz nadrabiał. A u mnie też dość w miarę niska waga. 88,900. Nie, 87,900. Zobaczymy, czy coś to da. Czy się to przyda. Teraz najważniejsze. Ładować się i siła. Wcinamy. Robert Skudziński, 170. Odejście. Ups, a niestety jest to drugi głos od głowy jednego. Nie zamieszczone. I teraz cierpiąc. Powiem to już od niej Krystian Zięba. A teraz Grzegorz Jocha. Podejście zaliczone jednogłośnie. Teraz 190 Szymon Zmora. Szymon Zmora, 190. Podejście zaliczano. Jedna głos i teraz to będzie. Weź magnes, Szymek, masz za sobą. Szymon Zmora, 193, pierwsze podejście.
5 ścięgki wybrane. Szymon Zmora, następnie Dawid Strzyński. Zaliczy drugie podejście. Wychodzenia po marzenia, ale oczywiście zawodnik ma nam kolejne również drugie podejścia. Zrobię. Podejście zaliczone. W tym momencie jest to prowadzenie. 205. Tym razem druga się nie udała. Czekajcie, oczywiście walka była miejsca bardzo działa. Ok, 207,5. Szymon Zmora. 207,5. Krystian Rudnicki. Krystian Rudnicki, 211, pierwsze podejście. Kategoria to 110 kg. Podejście zaliczone. Krystian Rudnicki. Kamil Duszewski następny. Będzie podchodził. A teraz Krystian Rudnicki. Podejście zaliczone. 217,5. Krystian Rudnicki. Jest zaliczone. Tomasz Ołtowski, Polska.
Mistrzostwach Europy Federacji XPC. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało nam się przywieźć do Namysłowa dwa medale. Są to pierwsze medale dla naszego klubu Power Squad Namysłów. Kacper Cecko także brał udział w zawodach, zdobył czwarte miejsce w trójboju siłowym. Były to jego pierwsze zawody, także gratuluję Kacper. Lecimy dalej. Spotkaliśmy bardzo fajnych ludzi na zawodach XPC. Fajnie było z wami wszystkimi pogadać, z zawodnikami i nie tylko z zawodnikami. Okazało się, że część z was ogląda nasz kanał i widziało nasze filmiki. Zawsze możecie do nas podbić, przybić piąteczkę, zagadać. Jesteśmy otwarci i cieszymy się, że wam się to podoba i że oglądacie. Także dziękujemy wszystkim kibicom i z Namysłowa, i z Polski. Zapraszamy do oglądania w dalszym ciągu naszego kanału, kibicowania nam i patrzcie, jak tutaj w naszej kuźni próbujemy robić jakieś wyniki i sprawdzać się na zawodach. Pozdrawiam, do zobaczonka, hej!